minionym tygodniu mieliśmy dwa czynniki, które mocno wpłynęły na notowania akcji na warszawskiej giełdzie. Pierwszy z nich to stwierdzenie Fedu o zadowalającej kondycji amerykańskiej gospodarki oraz o dobrych odczytach w zakresie wzrostu zatrudnienia. Drugim, tym razem negatywnym czynnikiem, była wypowiedź ministra Krzysztofa Tchórzewskiego zapowiadająca w ciągu kilku najbliższych lat podwyższenie wartości nominalnych akcji spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa o aż 50 miliardów złotych. To oczywiście spowoduje konieczność zapłaty przez te spółki wysokiego podatku. A jak te informacje wpłynęły na najlepsze i najgorsze spółki ubiegłego tygodnia? O tym za chwilę. W bardzo dobrych nastrojach tydzień zakończyli akcjonariusze spółki EcoExport. Firma ta poinformowała, że zakończyła sukcesem próbę generalną linii technologicznej do pozyskiwania mikrosfery przy elektrowni w Astanie. Dzięki jej uruchomieniu zarząd spółki zapowiada znaczne zmniejszenie kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu dostaw surowca. Dzięki temu, między innymi, spółka już poinformowała, że jeden z jej niemieckich partnerów zwiększył zamówienia na przyszły rok. 30% wzrosty Computronica to zasługa informacji o zakończeniu sporu w sądzie arbitrażowym ze spółką Clean & Carbon. Najwięcej można było zarobić na akcjach Hawe, bo aż 65%. Jest to jedna z ulubionych spółek spekulantów. Nadal trwa zakład rynku, czy spółce uda się przetrwać. A które spółki przyniosły największe zmartwienia swoim akcjonariuszom? Zobaczmy. Najbardziej niekorzystnie wypowiedź ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego wpłynęła na notowania akcji PGE, które potaniały najmocniej z całego sektora energetycznego, bo aż o 10%. Drugie miejsce wśród spadkowych spółek ubiegłego tygodnia zajął chiński PXIN. W zeszłym tygodniu ta spółka była, wręcz przeciwnie, wśród najwyżej zwyżkujących. Na małych obrotach akcje tej spółki potaniały tym razem o 20% i wszystko wskazuje na to, że jest to objaw typowej spekulacji. Kolejny tydzień z rzędu tracą akcjonariusze Almy. Tym razem było to aż 25%. Spółka wniosła do sądu wniosek o postępowanie sanacyjne, ponieważ jest w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej. Ten tydzień może być nadal bardzo ciężki dla dużych spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Inwestorzy mogą nadal negatywnie wyceniać skutki zapowiedzi ministra Tchórzewskiego.